Widzowie, dosłownie 2 minuty temu dostałem wiadomość od Yetiego na Instagramie i nie wiem, o co chodzi totalnie. Jest to dla mnie mocno podejrzane, że on do mnie pisze dokładnie teraz, kiedy ja już odkryłem, że on ma jakieś podziemne rzeczy pod moim domkiem. Mega mi się to nie podoba, ale na pewno odczytamy tą wiadomość dzisiaj, bo jestem ciekaw, o co dokładnie mu chodzi i co on chce tak naprawdę ugrać dzisiaj, bo mocno to jest podejrzane, nie odczytałem jeszcze tej wiadomości, boję się, ale widzę, że wiadomość zaczyna się od słów: hej, musimy porozmawiać. I chyba jest na porozmawiać, więc on chyba ma jakąś sprawę do mnie i będzie coś chciał ugrać. Boję się strasznie, ale zaraz sobie to czytamy i z nim przeprowadzimy jakąś konwersację. Może czegoś się dowiemy nowego, może nie. To się tak naprawdę zaraz okaże. Zanim jednak rozpoczniemy odcinek, poproszę was o zostawienie łapki w górę, zasubskrybowanie kanału. Jeżeli jesteście ciekawi, co sobie zrobiłem w palec, to zapraszam na kanał vlogowy, ponieważ tam już za niedługo kolejny odcinek, który wyjaśni, co tak naprawdę mi się stało. Lekko sobie przeciąłem po prostu. Zobaczycie, to już będzie, że tak powiem, na dniach. Za 4 dni chyba powinien się pojawić ten materiał, więc zapraszam serdecznie, tam są różne filmy, a dzisiaj wleciał tam materiał, w którym jadłem bardzo ostrą zupkę koreańską, więc zachęcam do tego, żebyście to zobaczyli, jak ją też jadł, więc no, wbijajcie, musicie to zobaczyć. Zapraszam też na plusa, tam seria minecraftowa z Jagiem, Minecraft duecik. Jeżeli ktoś jest ciekaw, co to jest po prostu survivalowa seria na wersji 1.19 wraz z Jagiem. Dobra, nieważne, przejdźmy do tego, co jest dzisiaj najważniejsze, ponieważ dzieją się rzeczy totalnie dziwne. I uwaga, wchodzę sobie na Instagrama, wchodzę sobie w ogólne i teraz tak, gdzie jest ten Yeti? Ej, tu jest Yeti. Ej, dlaczego? Co jest grane? Okej, dobra, musiałem odświeżyć stronę, coś dziwnego się wydarzyło. Dobra, nieważne, jest Yeti, klikam sobie w jego konwersację i widzimy, co tu jest. Hej, musimy porozmawiać, bo coś złego się dzieje. Tak mi napisał. Okej, dziwne, że mi to pisze. Ja wiem, że się coś złego dzieje i nie wiem, o co mu chodzi, ale dobra, spytam się. Udajemy, że nic nie wiemy. Udajemy, że nic nie wiemy, wiecie, wszystko jest git, wszystko jest spoko i ja nic nie wiem. Co się dzieje? Tak się go spytamy, zobaczymy, co odpowie w ogóle. Okej, napisał nową wiadomość: nie możemy pisać, musimy się spotkać i porozmawiać. Dziwne. Dziwne, ja nie chcę o tym rozmawiać, bo ja spodziewam się, że... Wiecie, doszły mnie słuchy, że w ogóle Palion zniknął z Palionowa. Nie wiem dlaczego i co to ma oznaczać, mega dziwna sytuacja. Dodatkowo dowiedzieliście się, że Palionka coś robi. Ja nie wiem, bo z nikim nie mam kontaktu. Nie wiem, gdzie są wszyscy, nie wiem, o co chodzi. Dzieją się jakieś dziwne rzeczy. Już, nie wiem, nie gadałem z nikim chyba od 3, 4, 5, może nawet i dni. Nie wiem, co się u kogo dzieje. I to jest przerażające. Ja muszę porozmawiać sobie z kimś, nie wiem, z Dave'em. Porozmawiać z kimkolwiek po prostu, wiedzieć się, na czym stoimy, bo tu się zaczynają dziwne rzeczy dziać i nie ma żadnego kontaktu z nikim. Jest to mega dziwne. Dobra, odpiszmy mu na to wiadomość. Ja teraz jestem zajęty. Napisz mi, o co chodzi, żebym wiedział mniej więcej. Co złego... Ja go podpuszczę troszkę. Co złego się dzieje, że musisz ze mną gadać? Tak się go spytamy, nie wiem, zobaczymy, co mi odpowie w ogóle, bo mega dziwna sytuacja. Dobra, dostałem nową wiadomość od Yetiego. Twój domek jest zagrożony, coś zatruło to miejsce i między innymi trawa stała się bardziej zielona, to jest niebezpieczne. Co, kurczę, o co chodzi? Dobra, czekajcie, muszę to sprawdzić w takim razie, czy faktycznie trawa jest bardziej zielona. Ja jestem akurat na Palionowie, jestem u siebie na chacie, więc wszystko jest git. Nie rozumiem, dlaczego trawa miałaby być bardziej zielona, jest taka jak zwykle przecież. Nie wiem, jest normalna. Jak dla mnie jest normalna totalnie i nie wiem, co tutaj jest dziwnego w tym wszystkim. Ale dobra, porównajmy sobie tak, czy ta trawa taka była? No z tego, co pamiętam, tak. Szczerze wam przyznam, że z tego, co pamiętam, jest zawsze taka była. No i ja nie zauważyłem żadnej różnicy. Możemy... Chociaż czekajcie. O kurczę. Jest różnica. Ej, jest różnica. Widzicie tą trawę od tej? Jest... Czekajcie, czekajcie, to trzeba... Czekaj, czekaj, mam Silk Toucha tu, dobra, 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 czekajcie, musimy, wiecie, co musimy zrobić, musimy tak, zebrać troszkę tej trawy, tak żebyśmy mogli postawić jak najwięcej jej i po prostu połączyć obie te trawy i zobaczyć, w którym miejscu one się, że tak powiem, różnią, jak bardzo się przecinają, wiecie, o co chodzi. Zróbmy tak, czy tu już jest, no tu już jest chyba inna. Patrzcie, jak się zmienia. Dobra, widzowie, przybiegłem do domu szybko się przespać, żeby w dzień zobaczyć, jak będzie wyglądać ta trawa, bo wydaje mi się, że w dzień ona może wyglądać zupełnie inaczej, niż wyglądała teraz, więc szybko sobie zerknijmy tam. Dobra, jest, no jest zielona, jest faktycznie zielona. Mi się nawet podoba to, że ona jest bardziej zielona. Ja nawet nie zauważyłem tego, bo mi się to nawet podoba, że ona jest taka bardziej zielona, ale może to być faktycznie niebezpieczne. Dobra, czekajcie, zobaczmy. Patrzcie, widzicie tą trawę? Czekajcie, czekajcie. Zobaczmy faktycznie, czy ona się czymś różni. O kurde, no fakt. No jest różnica. No jest tutaj coraz... Nim bliżej mojego domu, tym jest różnica faktycznie. Czekajcie, jeszcze tutaj kliknę dalej, dobra. No nie, no jest...
No, nie no, ewidentnie jest różnica. Widać, że jest bardziej zielona. Ej, dobra, to jest podejrzane, tego nie zauważyłem. A to faktycznie jest, że tak powiem, jakaś informacja. Ale teraz pytanie, co by to mogło... Dlaczego tak jest? Dlaczego tak jest? To mnie zastanawia bardziej. I zastanawia mnie to, dlaczego Yeti mi o tym pisze. Ej, czekajcie, mam... Ej, dobra, mam pewną teorię. Czekajcie, odłożę to tylko na szybko, odłożę to tutaj. Zaraz napiszemy do Yetiego znowu, odpiszemy mu, tylko muszę jedną rzecz sprawdzić, bo to mnie bardzo interesuje, bo nie wiem, czy pamiętacie, ale mikstura kontroli. Kojarzycie takie pojęcie, mikstura kontroli? Ja kojarzę, ja pamiętam. I teraz zastanawia mnie jedna bardzo ważna rzecz, bo nie wiem, czy pamiętacie, ja zaraz wam to pokażę, żebyście sobie mogli, że tak powiem, uzmysłowić, o co dokładnie tutaj chodzi. Patrzcie, chodzimy tutaj, jesteśmy szybko tutaj w środku i teraz tak, tutaj jest to, uwaga, bierzemy mikstura kontroli, patrzcie. Działanie, kontrola ciał żywych, kontrola umysłu, zmiana koloru. I szczerze mówiąc, obawiam się, że przez to, że fazy testowe całej tej mikstury kontroli odbywały się właśnie w tym miejscu, czyli pod moim domkiem, to może być powód, dlaczego wokół mojego domku jest bardziej zielona trawa, ponieważ ta mikstura zaczęła działać i zmieniła kolor. Zaczęła bardziej wszystko robić na bardziej takie, wiecie, bardziej zielone i no wiecie, z jednej strony wygląda to lepiej, z drugiej strony faktycznie mogą za tym być jakieś niebezpieczne rzeczy i nie do końca jestem przekonany, czy jest to dobre rozwiązanie i zaczynam się trochę w sumie obawiać, że te testy tutaj tej mikstury kontroli zaczynają coraz gorzej działać. Widzicie tu? Wokół mojego domku stało się tak jakoś bardziej zielono w ostatnim czasie. Ja nawet tego nie zauważyłem, bo ja po prostu wiecie, moim zdaniem to lepiej wygląda nawet, nie? Ale jeżeli to jest faktycznie niebezpieczne dla mnie, to może lepiej byłoby się stąd wynieść czy coś. No bo kurczę, jak tak teraz patrzę, to patrzcie, jak widać, jaka jest różnica między trawami. Mega duża różnica. Ej, dobra, to jednak tutaj coś w tym może być. Dobra, czekajcie, odpiszmy mu, zobaczymy, co Yeti na to w ogóle powie. Dobra, odpiszmy mu. Faktycznie jest bardziej zielona trawa, ale czy to faktycznie jest szkodliwe? Dlaczego jest bardziej zielona? Podpuszczę go troszkę. Tak spytam o jakąś miksturę. Ktoś mi wylał tam jakąś miksturę. Ej, dobra, odczytał wiadomość. Jestem ciekaw, co on na to w ogóle powie, bo wydaje mi się, że wiecie, że on będzie teraz, jaka mikstura, czemu od razu mikstura, coś tam, wiecie, będzie kombinować, nie? Ale zobaczymy. Chociaż on napisał, że mikstura chyba. I trawa jest zatruło, nie napisał, że mikstura, powiedział, że zatruło. No dobra, zobaczymy, co odpisze, czekam. Ej, dobra, napisał mi, nie, mikstura raczej nie, to są jakieś złe siły, musisz opuścić swój dom jak najszybciej, co? Dlaczego ja mam opuszczać swój dom? Ej, dobra, tu mi zaczyna coś śmierdzieć, szczerze mówiąc, bo wydaje mi się, że tak, zmiana koloru nie ma jak mi zatruć, wiecie, o co chodzi, to nie może być dla mnie szkodliwe, nie wierzę w to po prostu, nie? Ale wydaje mi się, że on chce przejąć kontrolę nad tym domkiem, ponieważ pod tym jest to laboratorium i on może chcieć mieć do niego stały dostęp, tak żebym w ogóle się tam nie kręcił, żeby miał, wiecie, jakby bezpieczne miejsce. Wydaje mi się, że o to tutaj może chodzić, więc ja nie mogę opuścić domku, muszę mu to napisać. Nie ma takiej możliwości, już kiedyś mi odebrałeś, odebrałeś dom, nie po to go odzyskiwałem, żeby znowu stracić. Dobra, piszemy taką wiadomość, bo... No bo to jest prawda, no ja nie chcę stracić tego domu znowu, wiecie, o co chodzi, no to nie wiem, dlaczego tak się dzieje, dziwne akcje to są w ogóle. Dobra, zobaczymy, co odpisze na to. Możesz zamieszkać na Jotowisach, ja chcę dla ciebie dobrze, jak tam zostaniesz, może się życie tak zmienić... Może się życie tak zmienić w piekło? I możesz zamieszkać na Jotowicach, ja chcę dla ciebie dobrze. Jak tam zostaniesz, może się życie tak zmienić w piekło. A chyba chciał napisać tam zmienić. Ej, dobra, widzowie, on nie wie o tym, że my wiemy o tym laboratorium na dole, które już jest zmienione w piekło i... Nie wiem, spytam się go, dlaczego miałoby się zmienić w piekło? O co chodzi z tym piekłem? Dlaczego od razu piekło? Przecież to piękne palionowo i nie ma tutaj jak zrobić piekła? Nie wiem, tak mu napiszę, nie wiem co mam mu odpisać na to, szczerze przyznam. Coś się dzieje, Yeti? Powiedz, chętnie
pomogę. Dobra, trzeba sprawić takie pozory, wiecie, że niby jest wszystko git, że my o niczym nie wiemy i może nam zaufa albo coś, nie wiem co mam robić w tym temacie, czekamy, zobaczymy co odpisze. U mnie wszystko dobrze, ale twój dom musisz opuścić, nie ja to wymyśliłem. Serio, dlaczego, nowa wiadomość, znaczy ja to odkryłem, że tam jest coś... Ej, dobra, Yeti coś zaczyna tutaj kluczyć, on się chyba coś pomylił, on nie chciał tego, o nie, on, ale się wkopał teraz. Bo zobaczcie, on napisał, u mnie wszystko dobrze, ale twój dom musisz opuścić, nie ja to wymyśliłem. Dobra, muszę się go spytać, kto to wymyślił, wymyślił to, żebym opuścił dom. Yeti, coś tu śmierdzi, o co chodzi? Dobra, tak się muszę go spytać, dobra. Zobaczymy. O, wyświetlił od razu i ja nie mogę, dobra. Ale jasna bez trzymanki, widzowie. Nie wiem o co chodzi, nie wiem o co mu chodzi totalnie. Ja nie mogę już gadać, jestem zajęty. Opuść swój domek i zamieszkaj na Jetowicach, chociaż na chwilę, bo tam jest niebezpiecznie. Dobra, widzowie. Nie wiem co mam robić, ale chyba zamieszkam po prostu na tych Jetowicach, wiecie. Bo myślę, że możemy zrobić tak, że będę wracał i tak do tego domku. Będziemy sprawdzać co tam się tak naprawdę dzieje, żeby mieć to ciągle pod kontrolą. Ale póki co polecimy do tych Jetowic, że niby wiecie, że się zgodziliśmy i tak dalej. No dobrze, zaufam ci, zamieszkam w moim iglo na Jetowicach. Zobaczymy co się wydarzy i dlaczego akurat mamy tam zamieszkać. Dziwna sytuacja, ale dobra, jestem na Palionowie, więc uwaga, weźmy się, wynieśmy stąd. Oczywiście, widzowie, to jest tak między nami. Wiecie, my się nie wynosimy tak naprawdę stąd. Biorę stąd takie, wiecie, najpotrzebniejsze rzeczy, czyli w sumie wszystko, co mam, jakieś moje narzędzia. Ewentualnie wezmę moją zbroję też, żeby tutaj mieć pewność, że wiecie, że wszystko jest git. Zabiorę sobie, o kurczę, nie tak, tu zabierzmy wszystko, dobra, mamy to. Zabieram sobie zbroję, zabierzmy sobie też tutaj troszkę może, czy to chcemy zabrać? Chcemy zabrać trochę diamentów? Wiecie co, to mi się nie przyda raczej, wezmę sobie troszkę jabłek może, bo to może nam się przydać może gdzieś w jakiejś sytuacji. No i tyle, ja polecę na te Jetowice, faktycznie polecę na te Jetowice i zobaczymy jak to będzie. Zamieszkam na chwilę w tym iglo, po prostu, wiecie, zamieszkam tam, żeby po prostu tam być, żeby on myślał, że jest wszystko git, że jakby na spokojnie tam siedzę i jest spokojnie wszystko. I żeby nie miał mnie za wroga, a ja tu muszę poszperać, bo tu się dzieją dziwne rzeczy. Przede wszystkim znikł posąg Pawła, jest białe oczy ma Palionka. Wy mi piszecie w komentarzach, że Palion znikł, że Palionka jest jakaś zła, że Yeti w to jest też zamieszkany. Ja nie wiem, co się tutaj dzieje w ogóle. Dla mnie to jest jakiś cyrk na kółkach totalnie, nie? Ja muszę zamieszkać tutaj w tym miejscu i to jest jedyne, co mi pozostało, żeby tutaj pozostać i odpocząć w tym miejscu tak naprawdę, żeby tutaj ulokować swoje cztery litery, że tak to ujmę. I po prostu, wiecie, udajemy, że wszystko jest git, zamieszkamy tutaj i będziemy dalej monitorować to, co się będzie działo na Palionowie i o co chodzi tak naprawdę Yetiemu, bo dziwne rzeczy się tu dzieją, mi się to bardzo nie podoba, co się dzieje, jest taka, powiem szczerze, dziwna atmosfera i nie do końca wierzę w to, co Yeti tutaj mówi. Wydaje mi się, że on może być tutaj grubo zamieszany w to wszystko i dodatkowo to wszystko, że on powiedział, że tam się wszystko zamieni w piekło. To wszystko dalej zaczyna mi tak bardziej jakby uświadamiać mnie w tym, że faktycznie jest coraz większe ryzyko tego, że Lucyfer tutaj coś może grzebać paluchami, ale nie wierzę w to, przecież my go pokonaliśmy, to jest po prostu niemożliwe, żeby on tu ponownie wrócił. Nie, no to nie, to nie może być prawda, widzowie. Ja się kładę, dziękuję wam bardzo za oglądanie, widzimy się na kolejnym filmie już jutro o godzinie 19:19, zobaczymy jak ta sytuacja dalej się rozwiąże, bo no, nie jest kolorowo, widzowie, nie jest kolorowo.